teraz jak słychać takie cy. Słychać cykanie. I przede wszystkim na postoju, kiedy przy nawiewie, a szczególnie przy ogrzewaniu, jak czuć spalinami. Co to jest? 99% ten sam problem z Mercedesem. Wydmuchana uszczelka pod wtryskiem. Jak do tego się zabrać, jeżeli ktoś próbuje to robić? Powiem tak, mechanicy co robią? Widziałem to na własne oczy. To nie są mechanicy, to są wióry. Frezują jeszcze raz, zamiast wyczyścić ładnie gniazdo wtrysku, to frezują gniazdo, rozwalając je. Wybijają, przede wszystkim drugą sprawę, wybijają wybijakiem wtrysk, bo jest zapieczony. Zamiast go delikatnie spróbować wyciągnąć, wyrolować, wyciągnąć, tego wybijają, gdzie wtrysk później wsadzasz na nowo i możesz go wyrzucić zaraz, a to są koszty niemiłosierne. Więc jeżeli chodzi o mechaników takich, którzy naprawiają te wtryski, później muszą wydmuchiwać wióry, bo jak sfrezuje w środku gniazdo, to musi wydmuchać wióry. Uważam, że ich powinien ktoś wydmuchać. Taka jest prawda. No nic, będziemy to rozkręcać. Trzeba sprawdzić, który wtrysk. Zaraz to pokażę. Odkręcę tą górę najpierw. Myślę, że tutaj nie trzeba za dużo pokazywać, który wtrysk siedzi, bo siedzi prawdopodobnie ostatnio. Jest zasmarkany masakrycznie, no ale odpalmy. Żeby sprawdzić to do końca, dajmy troszkę wody. O! Wydmuchuję go. Ten. Ten jest ok. Ten jest ok. Ten jest ok. Tylko tamten. Proszę. Całkiem wolno. Trzeba go wykręcić i zrobić to jako innego. Teraz. Ten przewód jest odkręcony, ściągnięta jest góra, zawleczka leży tam, odkręcona jest ta śruba. Zawsze pamiętajcie, że jak tą śrubę odkręcacie tego rodzaju, to należy najpierw klucz delikatnie wbić, żeby nie rozwalić tej śruby. W każdym razie, co robią fachowcy? A biorą wybijak i wybijają ten, wybijają puller tak zwany i wybijają wtrysk. Wtrysk później za jakiś czas nie nadaje się w ogóle do tego. Trzeba robić tak. Czasem zajmuje to długo, dlatego trzeba jak najwięcej WD-40 na ciepłym silniku i delikatnie próbować ruszyć to. Ruszyć ten wtrysk. Tak jak teraz. Jak widać, zaczyna się przesuwać. Delikatnie go obruszać, ile można, dalej WD-40 albo inny lubrykant, żeby delikatnie później wyciągnąć ten wtrysk, nie stukać go żadnym pullerem. Pullerem wyciąga się wtryski, które są kompletnie zrąbane. No dobra, jak go wyciągnę, wtedy będziemy działać dalej. Teraz jak widać, się sympatycznie obruszał. Tam
tą stronę. Teraz spróbujemy go od spodu ruszyć. Idzie. Idzie powoli, idzie. Delikatnie. Ops. Śrubokręt. Chyba. Czy plastik. Trochę go obruszać jeszcze. Lewo. W prawo. Więcej lubrykanta. Dać mu. Teraz obruszać go trochę w lewo. Znowu. W prawo. Lewo. W prawo. Teraz już jest elegancko chodzi. Proszę bardzo. Tak, żeby tego gwintu też nie uszkodzić. I do góry. Lewo. Prawo. Lewo. I go do góry. I w taki sposób trzeba się z tym bawić na spokojnie. Pośpiech jest dobry przy rozwolnieniu, a nie przy samochodach. Oczywiście mechanicy na nic nie mają czasu. Ludzie chcą jak najtaniej, oczywiście, ale nawet jak zapłacisz więcej, to rzadko się zdarza, żeby ktoś zrobił tak, jak powinno to być. Więc czy to jest Wielka Brytania i ludzie mają więcej kasy, czy to jest Polska, ludzie sami grzebią. Taka jest prawda, ponieważ chociaż wiedzą, co robią i jak mają to zrobione. Dobra, jak teraz tutaj widać, mogę go poruszać ręką, więc spróbuję go wyciągnąć, wyjdzie. Powiem tak, nie wyciągałem go wcześniej. Tak wygląda wtrysk. Tak wygląda wtrysk, który ma walniętą uszczelkę. Tej uszczelki nie ma. Oczywiście 100% została w środku, więc wielkość tej uszczelki trzeba zobaczyć, czy w ogóle nabijemy ją teraz. Krótki ma śrubokręt. Trzeba uszczelkę wyciągnąć stamtąd, wyczyścić bardzo dokładnie to gniazdo. Ja wiem, że też pieprzenie się, ale trzeba wyczyścić to wszystko, ten cały syf, proszę bardzo, a także stąd, czyli gdzie jest śruba. Trzeba to wszystko wyczyścić bardzo dobrze. Ja sobie zaraz wezmę to jeszcze odepnę. I następnie wyczyścić wtrysk. To jest bardzo dużo pieprzenia się. Ale jeżeli chcecie, żeby Wam następne 100 tysięcy pośmigał na tym wtrysku, to warte to jest zrobienia. Ja wiem, że ja mówię o hektarach, ale tak kiedyś były silniki budowane, że jeździło się na nich bardzo długo. Teraz żyjemy w czasach, kiedy produkują rabisz. Więc do dzieła. Teraz trochę bardziej oświecenia, więcej. Tak wygląda gniazdo zwalniętą uszczelką. Nie wiem, czy to da radę zobaczyć w środku. To wszystko musi być bardzo, tam jest jeszcze widać. Tam jest jeszcze uszczelka, trzeba ją wyciągnąć śrubokrętem. Trzeba to wszystko pięknie wyczyścić. I wtedy będziemy myśleć, co dalej. Jak to w ogóle przykręcić? Trzeba to przykręcić w ten sposób, żeby... Żeby nie zerwać śruby. Sorry za te zawiechy, ale tak właśnie się patrzę. Dobra, dużo pracy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej.
gniazdo mniej więcej wyczyszczone, samo gniazdo. Teraz czas na wszystko naokoło. Ale jak to zrobić? Niestety należy wepchnąć najpierw ściele do środka już czystego. Jeżeli gniazdo jest czyste, trzeba wepchnąć ścierę. Trzeba wepchnąć ścierkę, żeby się już nie zabrudziło. I teraz zacząć czyścić to wszystko naokoło. Następny fan. Kto powiedział, że w życiu zabraknie zajęć? No nic, robimy dalej. Tak to teraz wygląda. W środku tak. Dziura musi być wyczyszczona. Musi być wszystko ok. Klucz manometryczny. Nastawiony na siódemkę. Nowe podkładki najlepiej. To wyczyszczone przede wszystkim z tej strony i na podkładce. Ludzie to skręcają 7 i później na 7, później 90 stopni. Słyszałem o kolesiu, który dla pewności skręca na 45 i na 50, na 90 i mówi, że nigdy nie miał żadnej skargi. Tak dla pewności, bo czasem myśli, że już się śruba urywa. W każdym razie ja użyję na podkładkę jeszcze ceramik gris i zobaczymy, jak nie urwę tej śruby, to może będzie chodzić. Wszystko zrobione. Klucz manometryczny, mam nadzieję, że się dobrze spisał. Nie wiem, wiem, że z eBaya 7K plus 45, może troszkę więcej stopni. Miałem wrażenie, że za chwilę pierdyknie śrubka. No ale nie próbowałem wcześniej. Nie wiem, czy wszystko jest dobrze popodkręcane. Próbujemy. Najwyżej wybuchniemy razem. Próba wodna. Cisza. Co ja dużo powiem. Ten tak, udało się. Dlaczego w ogóle robię ten film? Z tego powodu, że 2 lata temu też próbowałem zrobić coś takiego w ML-u. W ML-u 270 i co się stało? Zerwałem śrubę. Wszystko było robione na wariata. Teraz, jeżeli wyczyścicie wszystko, najlepiej zrobić próbę do 7, później tego gniazda ze śrubą. Jeżeli już się wszystko powyczyszcza, trzeba zrobić próbę najlepiej, czy ta śruba wejdzie. I następnie później robić resztę. Dodatkowo klimatyzacja nie chodzi. Miejmy nadzieję, że jej nie wywali w powietrze tego łożyska, no ale jak wywali, to trudno. Więc skręcam górę i na dzisiaj starczy.